A czort, człowiek zboża kupił. I zboże, i zmielone zboże. Solanki miała z głowy, teraz dopiero mogłem nagrać. Ile to było? Trzy palety. Kupił i zboża będzie miał. Zboża, człowiek, kupił teraz też. Niektóre tutaj się zapuszcza, to też będzie trzeba zasuszać, to też. To będzie można wycisnąć najwyżej, trochę więcej dać, czy jak to. Trochę jeszcze wycisnąć kukurydzę, też już wziąłem, żeby ją ostygło. Ciepła trochę się zrobiła, już patrzę zimno, to już trochę odeszło. Dobra, dam jeszcze trochę beli i na obiad. I teraz dwa poszło, zwalił i turem. Jest zapas do lutego. Lepiej mieć zapas niż potem nie wiadomo co. Może i przepłacił, może nie przepłacił. Ten cior z tym. A, jeszcze jedno, tam kosiliście kukurydzę, tam na ten kosiu, co podwójnie się posłuchał, że posiął. Tyle skosiłeś ton z hektara. Lepiej sypu te 15 ton, bo może mam jeden adęgo, może jak mówiłem, może jeden rok się posieje, ten ostatni rok może się posieje na ziarno. Może ludzie pouwalają mnie, ale albo będzie mieszanka, albo na ziarno, tak myślę, by sprzedał. Zawsze trochę pieniędzy bym miał. Tylko jak kryzys coś mówi, to może im nie będzie. Może mieszankę by posiął. Się zastanawiam, jeszcze się zobaczy, co to właśnie będzie po nowym roku. Tylko jak kosicie tak z piątej klasy, tak może 12 ton, to może im się skuszy. Się zobaczy jeszcze. Na ziarno. No i co, wcinają. Nie wcinają.